Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a moim Państwa gościem po raz kolejny jest Pan Profesor Adam Wielomski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A dzisiaj porozmawiamy zgodnie z zapowiedzią o Napoleonie III. Poprzednie trzy odcinki poświęciliśmy Napoleonowi I, Napoleonowi zwanemu Napoleonem Wielkim, zdecydowanie bardziej znanemu, no ale Napoleon III, czyli jego bratanek, rządził Francją tak naprawdę dłużej. No i pytanie właśnie, jaki jest jego bilans, jego rządów i czy jak bardzo odbił się w historii Francji, Europy, świata, wydaje się, że wbrew pozorom dość znacząco. Ale zacznijmy od tego, jak w ogóle ten człowiek znalazł się u władzy, no bo przecież Napoleon I został odsunięty, ród Bonapartych miał być na wieki po Waterloo wypchnięty na margines. No i ten Ludwik Napoleon, jak go nazywano, czy to nie był tak naprawdę jakiś taki przypadkowy awanturnik, który nie bardzo miał na siebie inny pomysł niż to, żeby wykorzystać swoje nazwisko, no bo rzeczywiście dwukrotnie próbuje zbrojnie przejąć władzę jeszcze za czasów monarchii lipcowej, no i później wybucha rewolucja, która go też w taki dość przypadkowy sposób doprowadza do władzy, jak pan profesor na to patrzy. Tak, to jest postać przypadkowa, która właściwie zrobiła całą swoją karierę tylko i wyłącznie z powodu tego, że miał nazwisko Bonaparte, dlatego że z punktu widzenia praw dziedziczenia tronu, oczywiście pojawia się pytanie, oczywiście, czy sam Napoleon I, zwany dużym, był władcą prawowitym. Legitymiści nigdy by czegoś takiego nie potwierdzili, ale Napoleon I przynajmniej miał jeszcze tą sakrę papieską i można go gdzieś tam porównywać, prawda, przepraszam, do tradycji Merowingów, prawda, i tak dalej, gdzie tam sakra papieska zadecydowała o przejęciu władzy. Tutaj mamy sytuację taką, że syn legalny, jedyny zresztą legalny, Napoleona I, zwany powszechnie Orlątkiem, to syn jego razem z tą Habsburżanką, został po upadku Napoleona przez matkę wywieziony do Austrii, do Wiednia. Tam długo nie pożył, w wieku tam 20 paru lat zmarł. Formalnie, bezpotomnie, nieformalnie się tam mówi, że miał jakieś jedno lub dwoje dzieci, ale nie były z legalnego łoża, dlatego nie były jego potomkami. Więc jakby na tym dynastia Bonaparte, gdybyśmy chcieli tak na to spojrzeć, że załóżmy, że dynastia Bonapartów jakiś tam legitymizm do władzy posiadała, kompletnie wygasł. Co więcej, zresztą sam Napoleon musiał się w traktatach różnych tam wyrzec w imieniu nie tylko swoim, ale i całej ewentualnej dynastii praw do tronu. Jego syn właśnie Orlątko był przez chwilę Napoleonem II, z tego faktu, że tam po abdykacji cesarskiej przez kilka chyba dni formalnie pełnił władzę i był Napoleonem III. Stąd ten późniejszy drugi Napoleon, który nas dzisiaj będzie interesował, będzie Napoleonem III, a nie drugim. Ale no, potem umiera w wieku lat 20 paru, formalnie bezpotomnie, jakby dynastia wygasła. Sam Napoleon III późniejszy, czyli prawda Ludwik Napoleon Bonaparte, był synem brata Napoleona I, króla Holandii, czy tam Niderlandów się to nazywało formalnie, i córki pierwszej żony Napoleona, z którą się tam potem rozwiódł, żeby poślubić Habsburżankę. Także no jakby no, nikt go nie wybrał, można powiedzieć, na ten tron. Nie było w dynastii napoleońskiej również jakichkolwiek ustalonych zasad sukcesji. Także mamy tutaj do czynienia z osobą, która tylko i wyłącznie robi karierę na swoim nazwisku. Człowiek, który był, można powiedzieć, no, mocno kulturowo zniemczony, podobno mówił w języku francuskim z niemieckim akcentem do samego końca życia. No, nie wiem, nie słuchałem, ale tak pisali pamiętnikarze. Postać, która rzeczywiście miała dość dużo w sobie
sił witalnych, co widać było w jego niezwykle silnym parciu na karierę. Najpierw robił pewną karierę tam wojskową, potem chciał robić karierę polityczną, stąd są właśnie wspomniane dwie próby desantów we Francji, prawda, i opanowania władzy na swoim nazwisku. Za każdym razem skończone fatalnie, za pierwszym razem został po prostu usunięty jako szaleniec z terytorium Francji. Drugi raz trafił do więzienia, skąd tam po 6 latach uciekł, to było w roku 1840. Pamiętam, że jak czytałem biografię Napoleona III, tam nieprawdopodobne liczby kobiet przez jego łóżko przechodziły, tak, chociaż wszyscy historycy piszą, że był wyjątkowo nieładny i niezgrabny, no ale my się faceci nie znamy na kobiecych gustach, także to trzeba to w ten sposób potraktować. W każdym razie jak czytałem jego biografię, to widziałem, że wszędzie ciągle jakieś kobiety mu tam przez łóżko przechodziły. I jest to rzeczywiście postać, która wypływa jakby zupełnie nagle, przez przypadek, to znaczy w czasie rewolucji Wiosny Ludów 1848 roku. Dochodzi do pierwszych powszechnych wyborów we Francji, w których to zwyciężają bezapelacyjnie monarchiści. Monarchiści dlatego, że chłopi po prostu poszli, zagłosowali pod, że tak powiem, przewodnictwem księży na kandydatów monarchistycznych, tylko że nad monarchistyczną prawicą francuską no, zawisł straszna rzecz, nie tylko wtedy, bo również potem w roku 1870 ten problem się pojawi, to znaczy podział pomiędzy legitymistów i podział na orlanistów. Dlatego też, o ile francuscy monarchiści posiadali większość parlamentarną, to nie mogli się nijak dogadać zarówno co do osoby kandydata na tron, jak i nie mogli się dogadać również co do kształtu monarchii. To znaczy, czy miała być to monarchia jednak nawiązująca do monarchii przedrewolucyjnej typu absolutystycznego, jak chcieli legitymiści, katolickiej i mocno, co tu dużo mówić, antyliberalnej ekonomicznie, czy też, jak chcieli orlaniści, miała być to monarchia konstytucyjna i wolnorynkowa. Ja zresztą myślę, że ten element wolnorynkowy, czy też antyliberalny był nawet ważniejszy niż te standardy legitymizmu czy też prawda, braku legitymizmu. W każdym razie w zamieszaniu, które powstało, doszło do wyborów prezydenckich i w tych wyborach prezydenckich no, nagle znów się pojawił, prawda, Ludwik Bonaparte ze swoim nazwiskiem Napoleon, prawda, i Bonaparte i w takiej sytuacji odwołując się do swojego nazwiska, co ciekawe, ci sami chłopi, którzy dopiero co poparli monarchistów w dwóch rodzajów, ci sami chłopi żyjący legendą napoleońską wybrali właśnie Ludwika Bonapartego na prezydenta Republiki. Pytanie, dlaczego chłopi tak wybrali prezydenta Republiki, a wcześniej wybrali monarchistów? Monarchistów wybrali dlatego, że monarchia im się kojarzyła z rządem katolickim, a Napoleon kojarzył im się, no co tu dużo mówić, z dobrymi zyskami, których ich tam, prawda, przodkowie, ojcowie czy dziadkowie na wojnach napoleońskich z sobą przywieźli, prawda, w plecakach, dlatego kojarzył się no, bardzo, bardzo pozytywnie. No. I został wybrany prezydentem. Następnie w roku 1851 przeprowadził prezydencki zamach stanu, coup d'état taki klasyczny, w wyniku którego ogłosił się cesarzem jako Napoleon III, no bo drugi to był Orlątko, prawda, jako Napoleon III, co zostało przypieczętowane w plebiscycie, no i w ten sposób powstało drugie cesarstwo z trzecim Napoleonem. To jest takie trochę mylne dla polskiego słuchacza czy też czytelnika, jak może być drugie cesarstwo, a Napoleon III? Tak może być, dlatego że Napoleon II nie stworzył drugiego cesarstwa. I tutaj dochodzimy do tego paradoksu, ponieważ, czy może pewnego sporu, ponieważ właśnie rewolucja 1848 roku z lutego we Francji, rozpoczynająca w znacznym stopniu Wiosnę Ludów, która później rozlała się po całej Europie,
No, była przeprowadzana pod hasłami w dużym stopniu demokratycznej, socjalnej republiki przez ten lewicowy wtedy mocno Paryż. Natomiast w praktyce no, jednym z głównych haseł były wybory powszechne, a w praktyce w wyborach powszechnych w całej Francji, a nie tylko w Paryżu, no to wcale nie zagłosowano na jakichś lewicowych rewolucjonistów czy republikanów, tylko właśnie tak jak pan profesor mówił, na po prostu monarchistów, różnych obrządków co prawda, ale no generalnie na monarchistów, na prawicę katolicką w dużym stopniu, nie lub bardziej. No i tutaj kolejny paradoks polega na tym, że Napoleon III również wygrywa w tych, on najpierw ogłasza, ponieważ ten parlament znosi wybory powszechne, Napoleon, no, powszechne prawo wyborcze, Napoleon III je przywraca, że jak najbardziej każdy. No i tutaj jest pytanie, czy Napoleon III, który przez całe swoje 20-letnie rządy stara się łączyć ten element demokratyczny i liberalny z tym elementem jednak konserwatywno-porządkowym, powiedzmy, czy on tutaj swoim pojawieniem się, takim trochę deus ex machina, bardziej blokuje, no bo mamy tutaj dwie tradycje, tradycję taką Wiktora Hugo, tej prawda, lewicy republikańskiej, która później dojdzie do władzy po upadku Napoleona III i będzie mówić, że Napoleon III tutaj nie pozwolił na powstanie już wtedy, prawda, potężnej socjalnej, demokratycznej republiki. No a z drugiej strony mamy oczywiście te tradycje bardziej właśnie bliższą legitymizmowi, bardziej prawicową, katolicką, która będzie twierdzić, że Napoleon właśnie uniemożliwił wtedy restaurację monarchii w jakiejś formie. Która z tych wersji jest bardziej prawdziwa? Tak, to jest trudne pytanie, dlatego że ja o tym Napoleonie sporo książek mam i czytałem. Pokażę tylko te, które mam w domu, takie dwutomowe dzieło Aubry'ego, Napoleon III, Merla, Guitard, Louis Napoleon Bonaparte. Tutaj na przykład Rafaela D'Argenta, Napoleon III. Sporo tego przeczytałem i powiem tak, no plus jeszcze tam jest taka polska biografia z serii takich biografii wielkich ludzi. Historycy tutaj jakby są, awanturują się o to pomiędzy sobą dosyć mocno. W historiografii rzeczywiście lewicowo-republikańskiej, tak to nazwijmy, we Francji, króluje teza, że Napoleon III blokował demokratyzację. W tradycji takiej no, konserwatywno-monarchistycznej, że właśnie zablokował restaurację monarchii. Myślę, że ciekawe są na ten temat prace obcojęzycznych badaczy, którzy nie są uwikłani w te konflikty, prawda, historyczne francuskie. No oni na przykład uważają dosyć powszechnie, że Napoleon, blokując jednych i drugich, czyli zarówno konserwatystów, jak i republikanów, tak naprawdę utrwalał jednak republikańską wizję świata. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze uchwalał, znaczy sam fakt, że władza pochodziła od Boga i od narodu, prawda? On sam się zresztą ogłosił cesarzem Francuzów, a nie Francji. Przeprowadzane były wybory, co prawda ten parlament aż tak wiele nie miał do powiedzenia, szczególnie na początku. Przeprowadzane były referenda, a przede wszystkim przez no, 20 lat od władzy byli odsunięci Bourboni. I to jest przede wszystkim ważny element we wszystkich tradycjach royalistycznych, monarchistycznych i legitymistycznych. To znaczy każdy kolejny rok trwania systemu, w którym prawowity władca nie jest władcą, tworzy przekonanie, że no, władca nie jest władcą prawowity i świat jakoś się toczy, prawda, dalej. Także ja bym powiedział tak, z punktu widzenia instytucjonalnego oczywiście zniszczył demokrację republikańską, ale równocześnie poprzez swoje istnienie i zagarnięcie władzy uniemożliwił przekształcenie się tego demokratycznego systemu w restaurowaną monarchię. Także myślę, że jedni i drudzy historycy z obydwu stron mają tutaj swoje powody, prawda, żeby wskazywać, że blokował rzeczywiście i jednych, i drugich. No pamiętajmy, że przez 20 lat funkcjonuje szkoła
napoleońska, prawda? Znaczy w napoleońskiej Francji funkcjonuje szkoła, tworzy się nowe pokolenie, które no już coraz mniej jest monarchistyczne takie. Warto zwrócić również uwagę na rzecz, którą się rzadko w Polsce widzi, a mianowicie bardzo głębokie procesy laicyzacji społeczeństwa francuskiego w czasie rządów Napoleona III. Tego się w Polsce, szczególnie z Polski, nie dostrzega, ale tak jest, dlatego że o ile generalnie panuje pogląd, że kiedy w 1848 roku przychodzą te słynne wybory, w których no to Tocqueville w swoich wspomnieniach na przykład opisuje, można sobie to w języku polskim przeczytać, całe, no nazwijmy to, zorganizowane wsie idą pod przywództwem księży, prawda, zagłosować za monarchią. No to w okresie drugiego cesarstwa zmienia się oblicze światopoglądowe. Dlaczego? Dlatego, że po drugim cesarstwie, po jego upadku, większość francuskiego społeczeństwa już jest bardzo głęboko sekularyzowana, zlaicyzowana i katolicy tak naprawdę stanowią już zdecydowaną mniejszość, co potem pokażą rządy III Republiki, kiedy katolicy są już w zdecydowanej mniejszości. Także wtedy coś się, bym powiedział, dzieje. To jest troszeczkę tak jak w tej chwili za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy mamy niby rządy, które same się określają jako prawicowe. Wszyscy, czy prawie wszyscy księża całym batalionem karnie chodzą i chwalą, jakie wspaniałe, prawda, mamy tego i kościołowi nigdy nie było tak dobrze i być może tak jest, a równocześnie następują no, gwałtowne procesy laicyzacyjne społeczeństwa. Również wielu badaczy antyklerykalizmu we Francji zwraca na ten fakt, dlatego że jak sobie sięgniemy do wcześniejszych rewolucji, no to szczególnie do rewolucji francuskiej, to tam widzimy ten wojujący antyklerykalizm, wandalizm rewolucyjny i tak dalej, ale cechą charakterystyczną było to, że w późniejszym okresie, po tych paroksyzmie rewolucyjnym, generalnie we Francji antyklerykalizm był słaby, ograniczał się do Paryża i niektórych tam, prawda, środowisk paryskich, nazwijmy to takich lewicowo-liberalnych i ateistycznych, podczas kiedy po Napoleonie III pojawia się antyklerykalizm masowy, nie tylko miejski, ale również wiejski, co wynika właśnie z tego, że biskupi francuscy też byli, podobnie jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości, zachwyceni, prawda, władzą i sojuszem tronu i ołtarza w czasie rządów Napoleona III. Popierali tego Napoleona III, bym powiedział, wprost ślepo, i widząc w nim jakby no gwaranta sojuszu tronu i ołtarza i, powiedzmy sobie szczerze, dobrej infrastruktury kościelnej. No i po jego upadku następuje, przez Francję przechodzi gwałtowna fala antyklerykalizmu, z tego powodu, że o ile większość Francuzów powoli zdecydowanie się opowiadała przeciwko Napoleonowi, to biskupi do samego końca zostali po jego stronie. I to też badacze właśnie twierdzą, że potem późniejszy antyklerykalizm III Republiki, który wybuchnie, będzie no jakby takim nawarstwiającym się przez lata żalem do, nie tyle do kościoła jako takiego, do jakichś tam pojedynczych księży na parafiach, co do biskupów, którzy ślepo popierali Napoleona III do samego końca. Także ten bonapartyzm w tym drugim wydaniu, z drugiego cesarstwa, on, bym powiedział, coś innego się działo w społeczeństwie na zewnątrz, a procesy skomplikowane działy się wewnątrz tego społeczeństwa, o których historycy dość dużo piszą, próbują je zbadać i do czego mają mało materiału, dlatego że jakby widzą to społeczeństwo sprzed rewolucji napoleońskiej, w wyniku której powstało drugie cesarstwo, no i potem po 19 latach, czy tam po 20, widzą, jak to społeczeństwo istnieje i jak ono jest różne, skrajnie różne w stosunku do tego jednak tradycyjnego społeczeństwa, w którym do tej pory rewolucja była tylko i wyłącznie Paryż i kilka większych miast. Tymczasem no tutaj się przede wszystkim coś stało na wsi. Miasta również dosyć mocno urosły we Francji. Pojawiły się no całe dzielnice nowego antyklerykalnego mieszczaństwa, którego po prostu wcześniej fizycznie nie było, bo miasta były mniejsze.
właściwie poza Paryżem nie było wielkich miast we Francji. No to tutaj ciekawe wątki, które mogą być również dla współczesnej Polski interesujące niewątpliwie. A czy tak, myślę, że polscy badacze powinni w tej chwili badać ten przypadek, bo ja widzę tutaj bardzo zaskakujące takie podobieństwa. Władza jedno, a świat społeczny idzie w zupełnie innym kierunku. Okej, tylko tutaj się pojawiają dwie kwestie. Jedna, że no, pytanie, czy to dlatego, że ta władza, czy to w jakimś stopniu dlatego, że ta władza Napoleona III jest jednak tylko tak werbalnie katolicka i za mało, chociaż on chyba był całkiem szczerze, przynajmniej na początku rządów, właśnie, to już by trzeba wchodzić w jakieś takie wątki osobiste. No ale powiedzmy, pierwsza kwestia, czy to dlatego, że władza jest deklaratywnie katolicka, a monarchia nie jest, no to nie jest dostatecznie jakby ufundowana na tym starym, przedrewolucyjnym światopoglądzie. Pytanie, na ile to w ogóle było wtedy możliwe. A druga kwestia, czy tutaj pewnej roli też nie odegrał ten liberalizm gospodarczy i ta modernizacja, która miała miejsce mocno za Napoleona III, no bo rzeczywiście Napoleon III w przeciwieństwie do swojego stryja stara się, no deklaruje, że cesarstwo to pokój, l'empire c'est la paix, mówi, że właśnie skupia się na rozwoju, na rozbudowie miast, rozbudowie Paryża, Marsylii, Lyonu. Często jest ten czas, mimo tej klęski końcowej, do której dojdziemy, wspominany jako czas takiego prosperity gospodarczego. Co tutaj było błędem? No bo akurat po profesorze Adamie Wielońskim chyba nie spodziewamy się tego, że powie, że błędem nie była restauracja przedrewolucyjnej katolickiej legitymistycznej monarchii. To jest trudne pytanie, co było błędem, bo powiem szczerze, tu się przyznam, ja po prostu nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego że tu trzeba by sobie wziąć historyka z socjologiem, czy całe grono historyków, którzy by ten problem przeanalizowali. Ja jestem historykiem idei, widzę zmieniające się idee, ale nie bardzo potrafię powiedzieć, co się takiego tam wtedy stało. Trzeba by przeanalizować literaturę pamiętnikarską epoki i tak dalej. Tam się po prostu stała jakaś modernizacja psychologiczna. Być może, że jest to skutek rozwijającego się społeczeństwa kapitalistycznego. To jest też skutek przede wszystkim również pojawienia się wielu elementów politycznych, to znaczy z jednej strony tych biskupów przyspawanych do tronu cesarskiego, którzy nie potrafią czasami powiedzieć nie i zganić cesarza za pewne rzeczy, bo cesarz też tak prywatnie to tak jest katolikiem, takim trochę może francuskim mężczyzna typowy wtedy, to znaczy na zewnątrz katolik, w środku to tak sobie różnie. Cesarzowa Eugenia jest z pewnością katoliczką i to taką stricte katoliczką, zresztą hiszpańskiego pochodzenia, która jakby tutaj naciska na cesarza. Do tego dochodzą elementy również, zauważmy, polityki zagranicznej bardzo istotne, to znaczy wmieszanie się Napoleona w wojny włoskie, w wyniku których została zjednoczona Italia. Najpierw rok 1859 i wojna z Austrią zakończona zwycięstwami pod Magentą i Solferino. Potem kwestia, powiem tak, tam się stało coś, co Napoleon nie przewidział, mianowicie, że doszło do zjednoczenia Włoch. No i zjednoczenie Włoch stanowiło problem z tego powodu, że zjednoczone Włochy miały swoją stolicę we Florencji, no oczywiście chciały mieć stolicę w Rzymie. Tymczasem Rzym i Latium stanowiło państwo papieskie, państwo kościelne, które było przez francuską armię bronione wbrew Włochom. I to spowodowało też w społeczeństwie francuskim bardzo głębokie pęknięcie. To znaczy, nazwijmy to, ta część liberalna
liberalno-nacjonalistyczna francuskiej opinii publicznej właśnie głosiła, no, Napoleon to głosił, prawo narodów do samostanowienia, czyli prawo Włochów do przyłączenia Rzymu i wygnania papieża, czy też zamknięcia go gdzieś, prawda, w Watykanie i tak dalej. A z drugiej strony katolicy, szczególnie katolicy ultramontanie, no, naciskali na Napoleona III, że Rzym musi być broniony za wszelką cenę, żeby papież nie stracił swojej domeny. I to wywołało bardzo głęboki podział w społeczeństwie francuskim na, nazwijmy to, ultramontanów broniących papieża i na tych zwolenników polityki narodowościowej, którą głosił Napoleon. Wydaje mi się, że ten spór jest mocno, że tak powiem, on jest jakby katalizatorem takich różnych sporów światopoglądowych wewnątrz ówczesnego francuskiego społeczeństwa. Na przykład mam na ten temat tutaj taką książeczkę Pichot Bravarda, papież czy cesarz, o katolicy i Napoleon III, prawda? I tutaj jakby, no, z jednej strony część tej bardziej liberalnej opinii publicznej obserwuje nowo powstałe Włochy, które prowadzą w tym czasie zaciekłą politykę antyklerykalną i antypapieską, a z drugiej strony katolicy, którzy, no, żądają od tego cesarza obrony papieża, prawda, do samego końca i do ostatniego żołnierza. I odnoszę wrażenie, że jakby te spory światopoglądowe społeczeństwa francuskiego, które w polityce wewnętrznej są blokowane przez cenzurę, wychodzą w kwestii włoskiej. Jak sobie spojrzymy na samym początku, to widać, że Napoleon III jakby nie przewidział tego, że można pokonać Austrię i że dojdzie do zjednoczenia Italii. No i stanie się cały problem, wyrośnie, co zrobić z państwem kościelnym i trzeba będzie być przeciwko wszystkim. Przeciwko państwu włoskiemu, które chce przyłączenia Rzymu. Trzeba być przeciwko, nazwijmy to, nacjonalistom francuskim, którzy głoszą prawo narodów do samostanowienia. No i też nie można być za bardzo za tymi katolikami, dlatego że oni stanowią jednak już wtedy we Francji, zaczynają stanowić mniejszość i to jest bardzo poważny problem, ale mają za sobą biskupów popierających do samego końca cesarza i mają cesarzową Eugenię, która również do samego końca popiera, prawda, tą politykę. I odnoszę wrażenie, że tutaj się jakby ogniskuje ten spór, który cenzura wygasza we Francji. On się ogniskuje w dyskusjach o polityce zagranicznej, ponieważ tutaj cenzura jest zdecydowanie mniej sroga, dlatego że to nie są sprawy wewnętrzne. I polityka Napoleona III nie zadowala żadnej ze stron. Dlatego że polityka Napoleona III jakby jest taka, że no, trzeba uspokoić katolików, więc bronimy tego Rzymu, ale równocześnie zwalczamy u katolików tendencje ultramontańskie do tego stopnia, że, prawda, L'Univers Louisa Veillota jest ciągle smagany przez cenzurę, a w końcu zostaje zamknięty, najbardziej katolickie ultramontańskie pismo. Encykliki papieskie są cenzurowane. Z tego co pamiętam, to chyba słynna encyklika Quanta Curas Syllabusem, to chyba nawet był zakaz jej rozpowszechniania we Francji. I L'Univers, wbrew zakazowi cenzury, przedrukował encyklikę papieską, za co został właśnie zamknięty. Więc ci ultramontani są niezadowoleni, a równocześnie widzą, że ten Napoleon III jest ostatnią szansą przed, że tak powiem, laicyzmem. A z kolei ci zlaicyzowani, głównie nacjonaliści liberalni i liberałowie, też są niezadowoleni, no bo bronimy jakiegoś, prawda, papieża. Także tu się ogniskuje ten cały problem, aczkolwiek problem oczywiście jest wewnątrz francuski, a nie na zewnątrz. I to jest moim zdaniem kwestia do przebadania przez tych, którzy łączą historię z socjologią, taką szkołę, prawda, typowo francuską. No i to ja powiem tak, ja nie jestem specjalistą od historii stricte tak pojętej, dlatego nie będę się wypowiadał. Myślę, że te procesy modernizacji gospodarczej rzeczywiście były tutaj stosunkowo istotne. Doliczyć trzeba właśnie, no, fakt, że antyklerykałowie i republikanie równocześnie dominują właśnie w stołecznym Paryżu. To jest ważny element, no bo tutaj są uniwersytety, prawda, tu się kształci młodzież. Także to są dosyć skomplikowane problemy, które ja widzę, ale nie badałem ich, nie będę się wypowiadał. Okej.
No to już wspomniałeś o tych kwestiach włoskich i właśnie o to chciałem teraz zapytać, bo to jest ciekawe rzeczywiście, że Napoleon III, to Bonwille tak pisze, że on tutaj rozgranicza te pierwsze 10 czy 11 lat, kiedy Napoleon stara się właśnie stać w rozkroku w ten sposób, że prowadzi, tak uogólniając, konserwatywną politykę wewnętrzną, ale liberalną politykę zagraniczną, chociaż zaczyna od tego, że broni tego papieża, ale jednak głosi to prawo do samostanowienia narodów, no i właśnie pomaga, trochę pomaga Włochom, chociaż później się z tego wycofuje. I w ten sposób jakby ci dawni rewolucjoniści, liberałowie mają swoją szansę, mogą jakby zobaczyć, że te uniwersalne wartości w postaci samostanowienia narodów, takie wartości właśnie jakieś trochę, to jest jeszcze ten etap, że nacjonalizm jest rzeczywiście liberalny, rewolucyjny, są bronione na zewnątrz przez Francję, w ten sposób Francja jest dziedziczką rewolucji, ale jednocześnie wewnątrz Napoleon stara się prowadzić no jednak taką dość konserwatywną politykę wewnętrzną, oczywiście z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których już powiedziałeś. No i później mamy ten moment, kiedy to się z kolei odwraca i on próbuje od 1860 roku zliberalizować troszkę ustrój wewnętrzny, tam pozwala na więcej parlamentowi, opozycji, a jednocześnie jakby chyba orientuje się, że to hasło samostanowienie narodów, to jest coś, za co właśnie Monville go strasznie gani, zresztą podobnie jak jego stryja Napoleona Dużego, to jest to, że tak naprawdę te hasła nacjonalistyczne stworzyły zamiast maleńkich państw, z którymi Francja graniczyła, włoskich i przede wszystkim niemieckich, doprowadziły do tego, że powstały Zjednoczone Włochy, a później Zjednoczone Niemcy. Czy rzeczywiście tutaj jeszcze, czy rzeczywiście można powiedzieć, że Napoleon III tutaj był trochę więźniem tego, że chciał jednocześnie być uznawanym monarchą i jednocześnie jakiś tam porządek wewnętrzny zachowywać, ale jednocześnie te hasła narodowo-rewolucyjne głosić i przez to doprowadził z punktu widzenia takiej wyjętej z kwestii ideowych polityki międzynarodowej, geopolityki, no do jednak osłabienia Francji względem sąsiadów. Ja powiem tak, odpowiedź się na to znajduje w takiej książce w Polsce bardzo mało znanej, jeszcze Ludwika Napoleona Bonapartego, Les idées napoléoniennes, idee napoleońskie, 1830 któryś, nie pamiętam. Ja sobie to kiedyś wziąłem w rękę, będąc w Berlinie, przejrzałem. To jest taki stek frazesów, to nie jest książka, jakiś poważny traktat polityczny. To są takie frazesy, takie jakieś na poziomie, nie wiem, Macrona, prawda, czy ten. To znaczy taka książeczka, ja mówię stek frazesów, dlatego że ja jej nie mam niestety, więc nie mogę pokazać. Zresztą ona miała tylko chyba jedno wydanie właśnie wtedy w latach 30. XIX wieku. Jest to książeczka mniej więcej takiej wielkości, no jak miałem tam w Staatsbibliothek w Berlinie, też podobnie pamiętam wyglądała. Wydaje się całkiem spora i całkiem gruba. Jak się otwiera, to człowiek jest zaskoczony, mianowicie gigantyczne litery. Po to, że treść jest mało, tylko żeby książka grubo wyglądała. Olbrzymie marginesy, prawda, i tak dalej. I tam są po prostu takie frazesy, bo wielkość Francji, zasada prawa narodów do samostanowienia, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście są to te wielkie frazesy, które myślę, on sam wierzył w jakiś sposób i nie rozumiał jednej rzeczy, a mianowicie cała polityka Napoleona III zagraniczna była sprzeczna z francuskimi interesami, ale to cała od A do Z. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest to, co wspomniałeś i o czym pisze szkoła Bonwilla. To znaczy Francja była bezpieczna, jeśli chodzi o swoje granice lądowe, dlatego, że tak, od strony zachodniej Hiszpania była wtedy państwem zdecydowanie schodzącym i przeżywającym swoje wewnętrzne kryzysy i nie liczyła się w polityce europejskiej. Tak naprawdę była tam silna dominacja lobby proangielskiego. Zresztą pogrożona była w wojnach domowych karlistowskich.
Z drugiej strony od wschodu, nazwijmy to południowego wschodu, graniczyła z licznymi księstwami, królestwami, republikami włoskimi, które nie posiadały żadnego znaczenia militarnego. Do tego stopnia nie posiadały, że prawda, po bitwie pod Solferino i Magento Austria nawet nie zgodziła się, mimo że przegrała wojnę, żeby Sabaudia i te państewka włoskie w ogóle podpisywały traktat pokojowy, dlatego że Austria uznała, że są niegodne podpisywać z nią traktatu pokojowego, dlatego ustąpiła ziemię Francja, a ta dopiero ustąpiła je Sabaudii, rodzącemu się państwu włoskiemu. A od wschodu, północnego wschodu graniczyła z rozbitymi Niemcami. Jakby no, z punktu widzenia tego to była idealna dla Francji pozycja i Francja powinna utrzymywać, że tak powiem, jednych i drugich w stanie rozbicia. Tymczasem popełniła no, wszystkie możliwe błędy, dlatego że po pierwsze najpierw zjednoczyła Włochy, no to jeszcze powiedzmy Włosi mogliby być za to wdzięczni, o ile w polityce coś takiego utrzymuje się dłużej niż parę lat, ale nie dopuszczając do przyłączenia Rzymu z powodu nacisków katolików francuskich, równocześnie spowodowała, że po kilku latach ci Włosi Francuzów nienawidzili. Zapomnieli, że to oni zjednoczyli państwo, tylko widzieli w nich okupanta Rzym. I równocześnie z drugiej strony, patrząc sobie spokojnie na to, co się działo, na zjednoczenie Niemiec przez Prusy, na bitwę pod Sadową i klęskę Austrii w roku 1866, Napoleon pozwolił Prusom zjednoczyć Niemcy, czy właściwie podbić zbrojnie, powiedzmy sobie szczerze. To spowodowało oczywiście, że nagle przeciwko Napoleonowi na wschodnich granicach powstały dwa silne państwa, jedno nawet bardzo silne, czyli Prusy, pochłaniające coraz więcej terytoriów niemieckich, a z drugiej strony powstały Włochy, no zdecydowanie mniej silne, ale posiadające, że tak powiem, swoje roszczenia, pretensje i rozczarowania do Francji. To zresztą powoduje, że potem było ono początkowo w bloku państw centralnych, prawda, i się zastanawiały w pierwszej wojnie światowej, po której stronie w ogóle wejść do wojny. Do tego następnie mamy całą wyprawę w obronie Turcji, wojnę krymską, prawda, przeciwko Rosji. Tutaj Napoleon po pierwsze, no jakby, jak się spojrzymy, kto wyciągnął z wojny krymskiej korzyści, to zobaczymy Turcję, no bo obroniła się. Wyciągnęła Wielka Brytania, dlatego że umocniła się bardzo handlowo w Turcji. Francja straciła tam chyba kilkadziesiąt, czy nawet 100 000 żołnierzy i właściwie nie wiadomo po co. Nie odniósł żadnych sukcesów. Co więcej, skonfliktowała się z Rosją. I teraz jak się spojrzy na to, co się działo w tym czasie w Niemczech, to znaczy kiedy Prusy zaczynają jednoczyć Niemcy, to jest oczywiste, że Francuzom jest potrzebna na wschodzie sojusznik przeciwko Niemcom. Tymczasem tego sojusznika nie mają, bo właśnie prowadziły z nim wojnę i tą wojnę wygrały, zresztą nie mając z tego absolutnie żadnych korzyści. Do tego prowadził politykę proangielską, która spowodowała niezadowolenie francuskiego mieszczaństwa i sfer przemysłowych, ponieważ jakby ceną tej polityki było zniesienie czy zmniejszenie ceł na znacznie bardziej zaawansowane produkty przemysłowe z Wielkiej Brytanii, więc był, jakby można powiedzieć, Anglicy no, korzystali na tym, a Francja na tych zniesieniu ceł nie korzystała. Oczywiście nie, o ile zakładamy, że ktoś nie jest ortodoksyjnym korwinistą i uważa, że cła w ogóle to jest zbrodnia na gospodarce, ale generalnie to nie jest zbrodnia na gospodarce, tylko jest jej ochrona, to można powiedzieć, że polityka zagraniczna Napoleona to jest w ogóle chodząca katastrofa. No i jeszcze do tego ta wyprawa do Meksyku, prawda, żeby tam jakiegoś tam potomka tego Orlątka, prawda, osadzić na tronie meksykańskim jako cesarza, gwałcąc zresztą całą teorię praw narodów do samostanowienia, no bo to był podbój Meksyku i Meksykanów przez jakiegoś tam cesarza pochodzącego z Austrii o francuskich korzeniach. Także to po prostu trzeba założyć, że to jakby no, ci Meksykanie to nie ludzie, prawda, i nie mają prawa narodów do samostanowienia, nie? Także to się wszystko, bym powiedział, wszystkie, ta wyprawa się też zakończyła, ona chyba była tylko i wyłącznie dla chwały rodu
Bonapartego i Napoleonidów, jak to mawiano w XIX wieku w Polsce. I zakończyła się z tą kolejną katastrofą i stratą kilkudziesięciu, chyba około 20 tysięcy żołnierzy w tym Meksyku. Też nie wiadomo po co, za co i dlaczego. Także cała polityka zagraniczna Napoleona III to jest jedna wielka chodząca klęska i katastrofa. No niestety stworzył dwa silne antyfrancuskie państwa w postaci Włoch i w postaci podbitych przez Prusy Niemiec. Skonfliktował się z Rosją, która była naturalnym sojusznikiem przeciwko tym jednoczącym się Niemcom. Zawarł sojusz z Wielką Brytanią, który nic mu nie dawał, poza tym, że wplątał się w wojnę z Rosją. No i jeszcze ta wyprawa do Meksyku, to już w ogóle chodząca katastrofa. No. Także zresztą też ta, a propos Meksyk traktowany jako kolonia, zwróćmy uwagę, że jakby jedynym sukcesem w polityce zagranicznej Napoleona jest no, rozszerzenie imperium kolonialnego, tam Madagaskar, różne tam Syria chyba, różne tam fragmenty Afryki, ale to jest jedyny sukces w polityce zagranicznej, jaki Napoleon odnosi w czasie swoich 20-letnich rządów, a tak poza tym to jest klęska za klęską, za którymi równocześnie idzie, to jest bardzo charakterystyczne, wymachiwanie szabelkami, prawda, jacy my Francuzi jesteśmy wielcy, silni, bo pokonaliśmy Rosję na Krymie, prawda, pokonaliśmy Austrię pod Magentą i Solferino i tak dalej, ale to było wszystko wzmacnianie państw, z którymi Francja nie miała naturalnych wspólnych interesów i które nie były jej sojusznikami. No i przede wszystkim no, ta prawdziwa chodząca katastrofa. Rok 1866, wojna prusko-austriacka zakończona klęską Austriaków pod Sadową, kiedy no, Napoleon wraz z całą francuską ulicą cieszy się, że ci wstrętni Austriacy wreszcie dostali po tylnej części ciała od tych postępowych, liberalnych Prusaków, którzy 4 lata później, prawda, wzięli go do niewoli pod Sedanem i zakończyli cesarstwo. W Bienville zresztą pisze, że całe Quai d'Orsay francuskie, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zdawało sobie sprawę z tego, że klęska Austrii to jest przyszła klęska Francji, ale Napoleon się, nawet jak to zrozumiał podobno, bał się zbyt bardzo liberalnej opinii publicznej, że przegra w kolejnym plebiscycie, prawda, żeby rozpocząć wojnę z Prusami i wspomóc Austrię, dlatego że Austria była traktowana jako historyczny wróg, który tam od czasów jeszcze, prawda, wojen właściwie z XVI wieku, no był historycznym wrogiem Francji i francuska opinia publiczna kompletnie nie rozumiała, że Austria słabnie, nie ma już ani sił, ani potencjału, żeby zagrażać Francji i że zagrożeniem od wschodu są oczywiście Prusy, ale opinia publiczna francuska z Prusami tradycyjnie sympatyzowała. I tak ze względów geopolitycznych przeciwko tej znienawidzonej Austrii, co również dlatego, że Austria się kojarzyła z reakcyjnym katolickim krajem dla tej liberalnej opinii publicznej, a Prusy się kojarzyły z protestancką, nowoczesną, demokratyczną, liberalną monarchią, co powiem szczerze, biorąc pod uwagę, jak wyglądały Prusy w rzeczywistości, świadczy o tym, że Francuzi nie mieli o tym zielonego pojęcia i Madame de Staël jeszcze tam na początku XIX wieku odmalowała i stała się jedynym jakby źródłem wiedzy o Niemczyźni i o Prusach we Francji. Ta książka była ciągle czytana i to jest zawsze to pytanie, które stawiają historycy. Czy Madame de Staël, siedząc w tych Prusach i Niemczech, niczego nie widziała, czy też Niemcy po prostu przez te kilkadziesiąt lat przeszły głęboką metamorfozę i nie były już, jak pisała Madame de Staël na początku XIX wieku, krajem artystów i poetów. Tylko stała się krajem no, militarystów wojujących. No tak, no Otto von Bismarck, rzeczywiście ciężko od niego zrobić liberalnego demokratę. I artystę, i poetę. Tak. Podobno prywatnie był wrażliwy, ale to mu nie przeszkadzało być bardzo bezwzględnym politykiem. To tak czasami jest. Zwracam uwagę, że Metternich, którego no raczej kojarzymy z realizmem politycznym i zwalczaniem wszystkich rewolucjonistów, kazał sobie, nie wiem czy wiesz, dostarczać wszystkie zarekwirowane ulotki z wierszami romantycznymi przeciwko monarchii, bo uwielbiał romantyczną poezję, ale zakazywał jej udostępniać i prawda, żeby lud to czytał. A no to słusznie, to podobno generał Jaruzelski prywatnie cenił twórczość Józefa Mackiewicza. Która to całkiem też, możliwe. Tak. Też była recenzurowanym oczywiście.
Natomiast to, o czym teraz mówisz, to rzeczywiście dla mnie też coś uderzającego, ten resentyment antyhabsburski, który się tak strasznie długo, absurdalnie długo utrzymuje we Francji. To jest coś, czego my sobie w Polsce nie zdajemy sprawy. Tak naprawdę myślę, że można kiedyś cały odcinek poświęcić w ogóle stosunkom francusko-niemieckim, bo oni są to dwa najważniejsze państwa w Europie, z takiej perspektywy trochę twojej jako historyka idei. Bo to jest naprawdę niesamowite, jak bardzo oni sobie cały czas z jednej strony zdają sprawę z tego, że, bo przecież już Ludwik XIV pisze w swoim testamencie w 1715 roku, że uważajcie, Austria już jest bardzo osłabiona, teraz te Prusy wyrastają, nie? I każde kolejne pokolenie Francuzów trochę sobie z tego zdaje sprawę, ale no i zresztą jest to małżeństwo Ludwika XVI z nieszczęsną Marią Antoniną, potem sam Napoleon I bierze ślub z Austriaczką, z Habsburżanką, ale jednak oni cały czas sobie nie zdają sprawy z tego, jakby nie są w stanie być konsekwentni w tym, żeby te Prusy wystarczająco szybko zdławić. I to jest, kiedy jeszcze mogli to zrobić, żeby przymierzyć się z Austrią. To jest niesamowite, to myślę... Tak. I jeszcze zobacz, że na kongresie wersalskim, przepraszam, w roku 1918-19 i tak dalej, w kółko jest obsesja rozwalenia dosłownie Austro-Węgier, no prawda? Tak, i to polityka Clemenceau się kieruje przede wszystkim właśnie po to, żeby zlikwidować Austro-Węgry i o tą Austrię zrobić najmniejszą, jak się tylko da, prawda? Tak jakby już ta maleńka Austria jeszcze czymkolwiek zagrażała, to jeszcze trzeba było tej Austrii dać węgierski Burgenland, żeby się skłóciła na wieki z Węgrami, prawda? Tak, a równocześnie Niemcy prawie nie zostały okrojone. Tak. Cały czas w podświadomości oni mieli, że najgorsza jest Austria. Jak się spojrzy na historyków, którzy o tym piszą, francuskich, szczególnie prawicowych, tam wszyscy podejrzewają, że najgorsze dla tych Habsburgów byli to, że oni są królami katolickimi i francuski antyklerykał, liberał i mason Clemenceau tego nie był w stanie przetrawić. Bo ta pruska monarchia, to ona jest niekatolicka, bo protestancka, prawda, no pełno tam masonów działa, ona głosi liberalne idee na zewnątrz, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście w francuskiej polityce demokratycznej, która ulega opinii publicznej, rzeczywiście oni się cały czas walczą z Austrią, nawet wtedy, kiedy ta Austria jest już zupełnie słaba i nie ma żadnego potencjału. Jest to jakieś szaleństwo, ale to jest mniej więcej troszeczkę tak jak w Polsce w tej chwili, która ciągle walczy z rosyjskim zagrożeniem militarnym, jakby nie widząc to, że Rosja nie ma takiego potencjału, prawda, żeby tutaj toczyć jakieś wojny i zajmować pół Europy. To mniej więcej tak samo wygląda to z Austrią we Francji, z tą może różnicą, że no, ta Austria już dość długo traciła na tym potencjale i to było już gołym okiem widać, że tego potencjału, prawda, nie ma. No, Rosja to jeszcze powiedzmy w stosunku do Polski ma jakiś potencjał, Austria w stosunku do Francji naprawdę już dawno tego potencjału nie miała, ale francuska ulica cały czas żyła nienawiścią do Habsburgów. I to jest niestety skutek tego, że politycy muszą ulegać opinii publicznej w państwach, trudno powiedzieć, żeby Napoleon III tam był jakimś specjalnym demokratą, ale te plebiscyty były. No i to chodziło o to, że jak się poprze Austrię, to można będzie przegrać kolejny plebiscyt. I to był ten problem. No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, natomiast jeszcze chciałem zapytać o tę kwestię angielską, bo to myślę też jest zastanawiające, wspomniałeś już sam siebie o wojnie krymskiej, ponieważ Napoleon III, o ile Napoleon I, to tym jego głównym wrogiem zdecydowanie jest Anglia, która prowadzi cały czas, jest tym spiritus movens z kolejnych koalicji antynapoleońskich, no to i Napoleon III od samego początku prowadzi politykę dość proangielską i też, zresztą o czym świadczy to, że ostatecznie, kiedy jest obalony, to też się decyduje na emeryturę w Anglii, no i tam też zresztą do tej pory jest pochowany razem z żoną i synem. Twoim zdaniem to jest jakaś taka reakcja, że właśnie mój stryj, to najbardziej od tych Anglików dostał, to teraz trzeba się z nimi trzymać, bo oni są najsilniejsi, czy jakbyś to tłumaczył?
Trudno mi powiedzieć, powiem szczerze, skąd wynika ta anglofilia, prawda, samego Napoleona. Być może dlatego, że tam mu pozwalano działać, organizować wtedy, kiedy, prawda, próbował przejąć władzę we Francji. Może trochę właśnie jakby przemyślenie błędnej polityki swojego wielkiego przodka. Trochę chyba wzorowanie się na tej Anglii, szczególnie jeśli chodzi o właśnie tą całą modernizację ekonomiczną i tak dalej. On rzeczywiście ma jakąś taką słabość do Anglii, nie rozumiejąc jednej rzeczy, że w interesie Anglii jest to, żeby Francja nie była pierwszą potęgą na kontynencie europejskim i że Anglia wcale nie była jego sojusznikiem. Zresztą polityka angielska w roku 1870 sympatyzuje z Prusami, dlatego że Prusy są traktowane przez Anglików błędnie jako państwo słabsze. Tak, także no, zresztą potem to się potem stanie to samo w 1918 roku, prawda, w czasie obrad w Wersalu. Też Niemcy będą przez Anglików uważane jako państwo słabsze. Był to moim zdaniem kolejny nietrafiony pomysł w polityce zagranicznej Napoleona III, którą, powiem szczerze, no, krytykuję, to chyba widać od A do Z. O ile go polityki wewnętrznej jakoś tak specjalnie nie krytykuję, oczywiście tam widzę w niej różne błędy i słabości, no ale no, doceniam, że generalnie chciał dobrze dla Francji, to o tyle polityka zagraniczna to jest jeden wielki błąd na błędzie i błędem pogania. No tak, to jest chyba dość dobre podsumowanie. Ja chciałem prawda właśnie jest taka, że Napoleon III miał bardzo proste interesy. Powinien był popierać Austrię przeciwko Prusom i zjednoczeniu Włoch i popierać Rosję powinien był, właśnie żeby sobie zbudować za granicą pruską wschodnią potęgę, z którą można będzie wejść w sojusz. No, a jeszcze przy okazji myśmy trochę dostali rykoszetem, dlatego że po wojnie krymskiej, kiedy wybucha powstanie styczniowe w Polsce w roku 1863, przedstawiciele Stronnictwa Białych jadą do Paryża, spotykają się z Napoleonem III i on tam rzucił im takie słynne, już nie pamiętam, trwajcie czy wytrwajcie, jakoś tak to było tam rzucone. I oni to potraktowali, prawda, że Napoleon w imię wolności ludów, prawda, przyjdzie uratować Polskę przed Rosją. Napoleon oczywiście nie przyszedł i nie zamierzał, choćby z bardzo prostego powodu. Fizycznie to nie było możliwe, bo nie graniczył. Musiałyby armie napoleońskie przejść w armię francuskie przez całe Niemcy, korzystając z pruskiego poparcia. Jak wiemy, to było niemożliwe, dlatego że wtedy został szybko zawarty traktat, prawda, między Bismarkiem a Rosją, utrzymujący status quo na ziemiach polskich. Ta konwencja, nigdy nie pamiętam nazwiska, jest cała książka Jędrzeja Giertycha, prawda, na ten temat, o tym pakcie rosyjsko-angielskim. W każdym razie no, jeszcze przez to biali włączyli się do powstania styczniowego, które zamiast się szybko zakończyć, prawda, klęską czerwonych, przy współudziale przynajmniej, że tak powiem, i sympatii białych dla porządkującej powstanie Rosjan. Powstanie się przedłużyło i zakończyło się nie dość, że hekatombą ofiar, to jeszcze całymi represjami potem w stosunku do ludności polskiej i likwidacją resztek odrębności Królestwa Polskiego, prawda? Wydaje mi się, że tutaj w ciekawy sposób mamy w różnych państwach przykłady tego, jak politycy czy opinia publiczna patrzy na teraźniejszość kategoriami przeszłości, no bo tutaj mówiłeś o Polsce, mówiliśmy dużo o Francji, tutaj Anglicy chyba też i w 1870 i potem w czasie kongresu wersalskiego patrzą cały czas na tę Francję, którą mają wdrukowaną jako tego wroga Wielkiego. Napoleona, Ludwika tak. XIV i cały czas do tego wyrośnięcia Francji się boją, no i nawet później jeszcze przecież w czasie lat 20., 30., tam bardzo się starają, żeby Francja za bardzo nie wyrosła, zawierają traktat z Hitlerem w 35. roku, a przecież Francja demograficznie, gospodarczo i politycznie jest już wtedy wyraźnie jednak słabsza od tych Niemiec. No i tutaj płynnie przechodzimy do pytania, dlaczego właściwie, czy to jest, w jakim stopniu jest to wina Napoleona III, powiedzmy, poza tą polityką zagraniczną, ale no, jeśli nie jego, to czyja jest odpowiedzialność za to, że ta klęska w 1870 roku, kiedy przypomnijmy,
Prusy wygrywają bardzo szybko z Francją, narzucają Francji warunki, odbierają Alzację, Lotaryngię, jeszcze proklamują w Wersalu cesarstwo niemieckie, w tym samym Wersalu, który stworzony przez Ludwika XIV, który kiedyś ostrzegał Francuzów, żeby nie pozwolili Prusom wyrosnąć. Kogo za to winić? Ja powiedziałbym tak, no odpowiedzialność polityczna oczywiście spada na właśnie tylko na Napoleona III, bo powinien w 1866 roku wejść w sojusz z Austrią i razem z Austrią uniemożliwić zjednoczenie Niemiec. Ale no to tak, to jest jakby pokłosie systemu politycznego, który stworzył, opartego na plebiscytach i na tej popularności. Dlatego też państwo, które no w ten sposób reaguje na sprawy świata, że przede wszystkim patrzy się na sondaże opinii publicznej, co opinia publiczna twierdzi o wojnie prusko-austriackiej, no to niestety no nie jest to państwo, które jest zdolne do prowadzenia racjonalnej polityki zagranicznej. Napoleon III sobie tak podzielił, że rewolucję będziemy robili, idee rewolucyjne na zewnątrz, a wewnątrz Francji będziemy realizowali idee konserwatywne, prawda? No i prawda jest taka, że Francja, jak się spojrzy na mapę Europy, jak Napoleon III rozpoczyna swoje rządy, w ogóle nie jest zainteresowana jej zmianami. Powinna być z nich bardzo zadowolona. Tymczasem prowadzi politykę niszczenia wszystkich istniejącego porządku w Europie, na której mogła tylko stracić, ponieważ mogły z tego wyrosnąć tylko państwa jej przeciwne, jak właśnie Niemcy, czy też no, niechętne, jak Włochy. No także no, tutaj Napoleon III no, zdecydowanie ponosi odpowiedzialność. Ja powiem tak, jak się z cesarzem, z łaski Boga i woli ludu, to czasami trzeba odnieść wielkie, prawda, zwycięstwo militarne wbrew ludowi. Ja myślę, że francuska ulica, no jakby tam wojska francuskie wkroczyły do Berlina i zajęła Berlin, też by fetowała Napoleona III. To raczej był problem z rozpoczęciem wojny. Tylko to też to powiedzmy sobie to szczerze, no to kto byłby tam przeciw i kto by najbardziej był przeciw? No liberalne kręgi mieszczańskie z Paryża. No i co one by wtedy zrobiły? Napisałyby sobie w gazetach kilka artykułów, pogadały w salonach i tak dalej. To nie były kręgi na tyle wpływowe jeszcze, żeby przeprowadzić jakąś rewolucję, dlatego że te rewolucje to przeprowadzały przede wszystkim dzielnice robotnicze w Paryżu, prawda? I myślę, że można było śmiało wywołać tam, nazwijmy to, antyniemiecką, antypruską gorączkę nacjonalistyczną i po prostu trzeba było to umieć zrobić i chcieć przede wszystkim. Tutaj jest właśnie ten problem, że Napoleon III pod koniec swoich rządów, o czym zresztą mówiłeś, zliberalizował mocno system i zliberalizowawszy system stał się takim politykiem no, parlamentarno-demokratycznym za bardzo, co paradoksalnie cesarstwo osłabiło. On myślał, że w ten sposób cesarstwo uzyska większe poparcie społeczne. To miał rację, tylko że uniemożliwiło mu manewrowanie na arenie międzynarodowej i stał się jakby no, niewolnikiem opinii publicznej, którą sam najpierw w tym kierunku pchnął. No powiem tak, to był po prostu potworny błąd studiowania sondaży, a nawet nie tyle może sondaży, bo wtedy takich nie robiono i co prowincja francuska myślała, to tak trudno by się okazało, co przede wszystkim patrzenia, co na to demokratyczni politycy w Paryżu. No to jest mniej więcej tak, jakby w Polsce patrzeć, żeby wiedzieć, co chce Polska, oglądać sobie, co Warszawka, prawda, chce. No to jakbyśmy oglądali, co Warszawka chce, to byśmy tutaj mieli już dawno Biedronia prezydentem Polski, nie? Albo przynajmniej premierem. Także naprawdę no, polityk nie może się oglądać, co chce, prawda, Warszawka czy Paryżek, czy jak to tam inaczej, prawda, nazwiemy, tylko musi się kierować racją stanu, prawda, a tego Napoleonowi III mu zabrakło. On w ogóle, u niego jest takie zjawisko, bym powiedział, że jako młody człowiek, aż zionie witalnością na wszystkie kierunki, władza, kobiety i tak dalej. I te lata 60. XIX wieku jako cesarza, widać, to jest takie no, wyczerpanie jakieś. Ja pamiętam, czytałem jakąś biografię, którąś Napoleona III pisał i tam ciągle autor powtarzał jedną tezę, no, trochę taką komiczną, za dużo seksu.
Dlatego, że nastąpiło wyczerpanie energetyczne, prawda, od nadmiaru seksu i po prostu nastąpiło wyczerpanie, już, że tak powiem, organizm się wyczerpał, bo to była przez jakiegoś pozytywistę pisana w tych takich czasach, kiedy wszystko potraktowano biologicznie, prawda, że nastąpiło wyczerpanie sił witalnych na seks, prawda, no i potem jak nastąpiło wyczerpanie sił witalnych na seks, to już potem stawał się coraz gorszym takim ospałym politykiem, który zamiast prowadzić opinię publiczną, rzucając wielkie idee, to prawda, zaczął jej ulegać. Zresztą to już a propos, jeśli już jesteśmy przy problemach seksu, ja tak przepraszam, że o tym mówię, ale ostatnio w jakimś komentarzu pod naszym nagraniem wyczytałem, że omijam sprawę seksu w polityce, więc teraz nadrabiam, no to myślę, że tej energii seksualnej mógł trochę zachować. Cesarzowa Eugenia, jak wiadomo, była strasznie oziębła seksualnie i miała, bo była gorącą chyba katoliczką i miała jakby wewnętrzne przekonanie, że seks nawet z mężem jest czymś grzesznym, więc no trochę tej energii mógł zachować, no prawda, na wojnę z Prusami, a tutaj no nastąpiło wyczerpanie i koniec, no jak napisał właśnie ten któryś tam z autorów. Zresztą to jest ta książka, która jest przełożona na język polski, tam ciągle się ten element pojawia, który mnie bardzo śmieszył, jak to czytałem. Ciekawa, niespodziewana, konserwatywna argumentacja za tym, żeby nie za bardzo nie ulegać pokusom i rozwiązłości, żeby prawda zachowywać energię witalną. Realpolitik. Ale to się tak czasami zdarza. Ja zawsze opowiadam, oglądałem jakiś taki film przyrodniczy o polityce wśród szympansów i też się dowiedziałem, że przywódca stada szympansów nie ma samicy jako jedyny. Bo w ten sposób jest niewyżyty seksualnie, jest najbardziej agresywny. Także no, tego właśnie Napoleonowi III zabrakło. Ciekawa argumentacja. No to na koniec chciałem jeszcze zapytać ostatnie pytanie o te kwestie polityki wewnętrznej, no bo rzeczywiście tutaj, o ile Napoleon III często kojarzy się po prostu z tą klęską pod Sedanem i nad Sedanem, przepraszam, i przez to jest ta jego polityka zagraniczna rzeczywiście często krytykowana, tak jak zresztą przez ciebie była ostro krytykowana, tak w polityce wewnętrznej z czasem Francuzi zaczęli trochę cieplej o nim myśleć, no i to Napoleonowi III zawdzięczają takie istotne rzeczy, jak chociażby przebudowa Paryża, ale też ta cała modernizacja, rzeczywiście było to 20 lat spokoju, wzrostu gospodarczego, pewnej stabilizacji. Jaki twoim zdaniem jest tutaj rzeczywiście zasługi Napoleona III, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że był to dla Francji, abstrahując oczywiście od tej końcowej politycznej klęski, dobry czas? No, trzeba tutaj docenić przede wszystkim tak rozbudowa Paryża, o której żeś wspomniał, ale to ona miała również cele wojskowe, o czym się dzisiaj mało pamięta, a mianowicie chodziło o to, żeby były szerokie arterie, w których zbuntowani republikanie będą mogli budować barykad, prawda, i dzięki którym artyleria będzie mogła wymiatać, prawda, bo najgorsze dla artylerii są uliczki wąskie i co więcej uliczki nieproste, tylko takie zaokrąglone, no bo wtedy nie można strzelać do przodu, bo się w domy trafia zamiast w barykady, więc specjalnie budowano takie szerokie arterie, żeby artyleria była w stanie uprzątnąć po prostu wszystkie barykady z rewolucjonistami. No przede wszystkim ten słynny tam wielki bulwar Osmona, prawda, i cały ta Osmon, prawda, przebudowuje Paryż. Ja tutaj oczywiście muszę powiedzieć moją ulubioną anegdotkę, no bo Osmon się, nazwisko jest niemieckie, Haussmann, mój znajomy, jak pojechał do Paryża, to bulwaru Osmon szukał, mówi, 2 godziny i mówi, wszyscy mu pokazują, że tutaj obok, że tutaj, że za rogiem, a ja chodzę i szukam, mówi tak, aż w końcu mi kiedyś ktoś pokazał, że przecież jesteśmy na bulwarze Osmana i mi pokazuje tabliczkę. Jak patrzę, Osmon, mówi, ja myślałem, że to chodzi o Osmana, a to Haussmann. Turka szukałem, prawda, a to Haussmann. W każdym razie rzeczywiście tutaj zasługi jego są duże, zresztą nie tylko dla przebudowy Paryża. Są to zasługi gospodarcze, są to również mało znany w Polsce element, mianowicie za czasów Napoleona III we Francji stworzono całą sieć kolejową. Mało tego, w niektórych elementach Polska po dzień dzisiejszy nie
stworzyła sieci kolejowe porównywalne z Napoleonem III. To też z kolei inną anegdotkę opowiem, którą moją własną, dlatego że ja przez sporo lat pracowałem na Uniwersytecie w Siedlcach i świętej pamięci profesor Baszkiewicz się mnie tak spytał, a ile pan do tych Siedlec jedzie? Ja mówię, no godzina 55, teraz jest szybciej, godzina 46. Godzina 55, a myślę, ile tam jest kilometrów? Ja mówię, no niecałe 100. On mówi, co, on jedzie mniej niż 50 na godzinę? No tak. A to widzi pan, za Napoleona III, Napoleon III wydał taki specjalny dekret, że pociągi nie mogą jechać wolniej niż 75 km na godzinę. Średnią szybkość, no bo prawda, nie może być tak, że z kolei się jedzie godzinami. No widzi pan, mi tłumaczy, no a do Siedlec się jedzie prawie dwie, prawda, jest niecałe 100 kilometrów, czyli nie, do, jakby no standardów Napoleona III jeszcze nie zrobiliśmy. Także pozdrawiam wszystkich Siedlczan i moich kolegów wykładowców z Siedlec, którzy tam jeszcze pracują. Także tutaj te rzeczywiście, jeśli chodzi o modernizację kraju ekonomiczną, tutaj są dość poważne reformy. No liberałowie zawsze zarzucali Napoleonowi III, że reformy były źle przeprowadzane bez względu na głęboki etatyzm, to znaczy zaangażowanie państwa w różnego rodzaju inwestycje gospodarcze i przemysłowe, aczkolwiek ja tutaj będę akurat Napoleona III bronił. Dlaczego? Dlatego, że Francuzi byli narodem bogatym, inwestującym tradycyjnie w ziemię. Dlatego, że ziemia we Francji uchodziła za synonim czegoś szlachetnego, co się wiązało z faktem, że można było do niedawna jeszcze we Francji, znaczy do końca tam przed rewolucją francuską, nabyć szlachectwo, kupując ziemię na prawie szlacheckim. I się w ten sposób zostawało szlachcicem. I jeszcze politycy, nawet liberalni, tacy jak no, taki wyjątkowo obrzydliwy, liberalno-demokratyczny polityk jak Adolf Thiers, jak się wzbogacił, to pierwsze co zrobił, to nie kupił akcji jakiegoś firmy, tylko kupił kawałek ziemi na prawie szlacheckim, chociaż już nie było szlachectwa, się z tym nie wiązało. Także i skutek tego był taki, że Francuzi nie chcieli kompletnie inwestować w przemysł, w industrię, tylko inwestowali w ziemię. Ceny ziemi rosły, prawda, dlatego z tego powodu, a przemysł no, w stosunku do angielskiego, czy nawet do nadreńskiego przemysłu, czy północnowłoskiego, no niestety słabo się rozwijał. Stąd polityka Napoleona III, aby to państwo zaczęło inwestować w przemysł i budować fabryki, po to, żeby no, przynajmniej stworzyć te fabryki, które mają charakter strategiczny, na przykład stalownie, prawda, czy fabryki broni. I ja powiem tak, no ja wiem, że każdy korwinista mnie za to potępi, ale ja uważam, że po prostu racja stanu Francji, że tak powiem, no tego wymagała. No to na przykład bardzo krytykował Frédéric Bastiat, to już jak jesteśmy wśród liberałów, który właśnie głosił, nie mógł tego zmienić, że za czasów Napoleona III permanentnie mówiono o tym, że państwo inwestując swoje środki na rozbudowę przemysłu, w ten sposób napędza gospodarkę. On ciągle właśnie podkreślał, że napędza. No tak, wzięło podatki i napędza, a jakby nie wzięło podatków, to by ludzie napędzali sami. I tak i nie. To znaczy ludzie by oczywiście napędzali, tylko problem polega na tym, że Francuzi inwestowali w ziemię, a nie w przemysł. I ponieważ inwestowali w ziemię zamiast w przemysł, to niestety to wyglądało tak, że państwo musiało inwestować w przemysł. To troszeczkę podobnie jak w II Rzeczpospolitej, gdzie szlachta, znaczy ziemiaństwo wtedy już permanentnie inwestowało w ziemię, nie chcąc budować na tej ziemi majątków, znaczy budować nawet fabryczek, dlatego nawet w reformie rolnej, prawda, w okresie międzywojennym specjalnie zwiększono areał ziemi niepodlegającej parcelacji w czasie reformy rolnej, o ile jest tam fabryczka, żeby zachęcić ziemian do budowania jakichś, prawda, małych choćby ośrodków przemysłowych, prawda. Także no i to też nic nie dało i skutek tego tam potem powstawał Centralny Okręg Przemysłowy i polityka Kwiatkowskiego. Także tutaj można powiedzieć, że jak się studiuje wicepremiera Kwiatkowskiego, to mniej więcej to jest koncepcja gospodarcza Napoleona III. No, ciekawe, udało się tutaj znaleźć tych wątków polsko-francuskich, czy może jakieś analogii więcej jeszcze niż się spodziewałem. Tutaj jeszcze ja na koniec powiem, bo wspomniałeś o tym Thiersie,
rzeczywiście taka nieprzyjemna postać, że cały czas mam do niego jakiś taki sentyment, ponieważ jak byłem nastolatkiem i w liceum mieliśmy lalkę, no to czytałem coś tam Rzecki, czytał te historie, Tiercel, tak sobie myślałem, że jak się tak porządnie nauczy tego francuskiego, to właśnie przeczytam sobie historię, te książki Adolfa Tiersa. No i rzeczywiście ja potem parę lat później kupiłem sobie te książki Adolfa Tiersa, mam tam wydanie z tam przed 100 lat czy coś takiego, 10 tomów, bo potem zacząłem sobie czytać więcej o tym Adolfie Tiersie i rzeczywiście im więcej czytałem, tym bardziej odpychająca postać, liberał, Jedyna fajna dowódca. książka, którą napisał, i on nawet mam na półce oryginalną, to jest De la propriété, o własności. To jest jedyna rzecz, którą można przeczytać, że tak powiem, z przyjemnością, no bo to jest tak to w ogóle taki wstrętny rewolucjonista i liberał, ale o tej własności pisze całkiem sympatycznie, prawda? No bo to jednak właśnie liberał, to jest taka kawiorowa centrolewica, która bardzo Tak, lubi. oczywiście Adolf Thiers, gdyby żył dzisiaj, to pewnie byłby lewicą, kawiorową lewicą. Własność prywatna tak, ale tam wszystka agenda LGBT tak. Tak, wyobrażam sobie Adolfa Thiersa jak na kongresie Szymona Hołowni albo coś w tym rodzaju. Ja też sobie Chociaż wyobrażam. na koniec, no przecież on został pierwszą głową państwa później, no to prawda, jako taki wręcz konserwatywny dziadek został na prezydentem. No, ale to do tych dziejów późniejszych to może przy innej okazji, natomiast na dzisiaj kończymy o Napoleonie III. Bardzo dziękuję panu profesorowi Adamowi Wielomskiemu za rozmowę, dziękuję państwu za wysłuchanie. No i zapraszam na słuchanie naszych kolejnych rozmów na tematy francuskie, niefrancuskie. Do usłyszenia. Zachęcam wszystkich państwa do subskrybowania naszego kanału, no i zachęcam też do wspierania naszej pracy, ponieważ dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie po prostu mocno angażować się w rozwój naszego portalu, naszego kanału, dzięki temu poświęcać więcej czasu, żeby porządnie przygotowywać artykuły, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, takimi jak dzisiaj. I jesteśmy za to bardzo wdzięczni, po prostu jest to nam bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję też serdecznie. Zapraszam tradycyjnie na mój kanał Adam Wielomski, naukowo o polityce, i również do zakupu tamże dostępnej mojej nowej książki pod tytułem Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji. Mam nadzieję, że sobie o tej książce w którymś z kolejnych programów również porozmawiamy. Jak najbardziej. Też mam tutaj tę książkę, więc myślę, że sobie jak najbardziej o niej porozmawiamy.